Niebieski wieloryb to największe zwierzę, jakie kiedykolwiek żyło na Ziemi. Samice mogą osiągnąć długość do 30 metrów, a samce są nieco mniejsze do 26 metrów. To długość równa 3 autobusom miejskim ustawionym jeden za drugim. Waga niebieskiego wieloryba jest równie imponująca. Dorosłe osobniki mogą ważyć nawet do 200 ton, co odpowiada wadze około 30 słoni afrykańskich. Mimo swoich ogromnych rozmiarów, niebieskie wieloryby są szybkimi pływakami. Potrafią osiągnąć prędkość do 50 km na godzinę, co jest niezwykłe jak na tak wielkie stworzenia. Niebieskie wieloryby mają ogromny apetyt. Każdego dnia potrafią zjeść do 4 ton pokarmu, głównie składającego się z małych kryla niewielkich skorupiaków. Niebieski wieloryb ma najgłośniejszy głos ze wszystkich zwierząt na Ziemi. Jego dźwięki mogą być słyszane nawet z odległości 1600 km, co umożliwia komunikację z innymi osobnikami na wielkich przestrzeniach oceanu. Niebieski wieloryb ma najgłośniejszy głos ze wszystkich zwierząt na Ziemi. Jego dźwięki mogą być słyszane nawet z odległości 1600 km, co umożliwia komunikację z innymi osobnikami na wielkich przestrzeniach oceanu. Niebieskie wieloryby są ssakami, więc oddychają powietrzem atmosferycznym. Mogą zanurkować na głębokość do 500 metrów i wytrzymać bezdech do 30 minut. Niebieskie wieloryby są zwierzętami samotnikami lub żyją w niewielkich grupach. Komunikują się ze sobą za pomocą dźwięków o niskiej częstotliwości, które nazywane są śpiewem wielorybów. Niebieskie wieloryby są gatunkiem zagrożonym wyginięciem. Ich populacja została drastycznie zmniejszona w wyniku polowań w XX wieku. Obecnie są chronione przez międzynarodowe prawo i organizacje ochrony przyrody. Niebieski wieloryb jest uznawany za symbol potęgi i majestatu oceanów. Jego obecność w literaturze, filmach i kulturze jest często wykorzystywana jako metafora siły i tajemnicy głębin morskich. Słoń afrykański jest największym lądowym zwierzęciem na naszej planecie. Samce mogą osiągać wagę do 6 ton i wysokość do 4 metrów w kłębie. Są to naprawdę imponujące rozmiary, które robią wrażenie na każdym, kto ma okazję zobaczyć te majestatyczne zwierzęta na żywo. Słonie afrykańskie mogą żyć nawet do 70 lat, co czyni je jednymi z najdłużej żyjących ssaków na świecie. Ich długa żywotność sprawia, że tworzą silne więzi rodzinne i społeczne, które są kluczowe dla ich przetrwania. Słonie afrykańskie mają charakterystyczne, duże uszy, które pomagają im w regulowaniu temperatury ciała. Kiedy jest gorąco, słonie machają uszami, co pozwala im schłodzić się i obniżyć temperaturę ciała nawet o kilka stopni. Słonie afrykańskie mogą żyć nawet do 70 lat, co czyni je jednymi z najdłużej żyjących ssaków na świecie. Ich długa żywotność sprawia, że tworzą silne więzi rodzinne i społeczne, które są kluczowe dla ich przetrwania. Trąba słonia jest jednym z najbardziej wszechstronnych narządów w świecie zwierząt. Służy nie tylko do oddychania i wąchania, ale także do chwytania przedmiotów, komunikowania się z innymi słoniami i wyrażania emocji. Słonie afrykańskie są roślinożerne i jedzą ogromne ilości pożywienia.
Codziennie mogą spożywać nawet do 300 kg roślinności, w tym traw, liści, owoców i korzeni. Trąba słonia jest jednym z najbardziej wszechstronnych narządów w świecie zwierząt. Służy nie tylko do oddychania i wąchania, ale także do chwytania przedmiotów, komunikowania się z innymi słoniami i wyrażania emocji. Słonie afrykańskie od wieków żyją w bliskim sąsiedztwie z ludźmi. Niestety, konflikty między nimi a ludźmi są coraz częstsze z powodu utraty siedlisk i kłusownictwa. Słonie są często zabijane dla cennego kłów, co stanowi poważne zagrożenie dla ich populacji. Słonie afrykańskie są objęte międzynarodową ochroną, a organizacje zajmujące się ochroną przyrody podejmują liczne działania na rzecz ich ochrony. Wiele krajów afrykańskich stworzyło parki narodowe i rezerwaty, gdzie słonie mogą żyć w bezpiecznym środowisku. Słonie afrykańskie od dawna są obecne w kulturze i sztuce wielu narodów. Są symbolem mądrości, siły i pamięci, a także często występują w mitologii i folklorze. W niektórych kulturach są uważane za święte zwierzęta i otaczane są szczególnym szacunkiem. Nosale afrykańskie, znane także jako nosorożce afrykańskie, to niesamowite zwierzęta zamieszkujące kontynent afrykański. Wyróżniamy dwa gatunki nosali, nosorożca czarnego i nosorożca białego. Mimo nazwy, oba gatunki są w rzeczywistości szare. Nosale afrykańskie mają dwa rogi na nosie, które są w rzeczywistości zrogowaciałymi włosami. Rogi te są bardzo cenione w tradycyjnej medycynie chińskiej, co niestety czyni te zwierzęta celem kłusowników. Nosorożce afrykańskie są roślinożerne i spędzają większość czasu na żerowaniu. Ich dieta składa się głównie z traw, liści, gałęzi oraz owoców. Nosorożce afrykańskie są roślinożerne i spędzają większość czasu na żerowaniu. Ich dieta składa się głównie z traw, liści, gałęzi oraz owoców. Nosorożce afrykańskie są roślinożerne i spędzają większość czasu na żerowaniu. Ich dieta składa się głównie z traw, liści, gałęzi oraz owoców. Mimo swojego potężnego wyglądu, nosorożce afrykańskie są generalnie spokojnymi zwierzętami. Jednak gdy poczują się zagrożone, mogą stać się bardzo agresywne i zaatakować. Nosale afrykańskie są zwierzętami terytorialnymi i samotnikami. Samce mają swoje własne obszary, które bronią przed innymi samcami, a samice wędrują swobodnie między terytoriami samców. Nosorożce afrykańskie mają bardzo długą ciążę, która trwa około 16 miesięcy. Samica rodzi zazwyczaj jedno młode, które pozostaje z nią przez kilka lat, zanim stanie się niezależne. Niestety, nosale afrykańskie są gatunkiem zagrożonym wyginięciem. Głównymi przyczynami są kłusownictwo oraz utrata naturalnego środowiska życia. Niedźwiedź polarny, znany również jako Ursus maritimus, jest największym drapieżnikiem lądowym na świecie. Samce mogą osiągnąć wagę nawet do 800 kg i długość ciała do 3 metrów, podczas gdy samice są zdecydowanie mniejsze i ważą do 400 kg. Mimo swojej potężnej postury, niedźwiedzie polarne są doskonałymi pływakami. Potrafią pokonać w wodzie odległości nawet do 100 km, a ich łapy przystosowane są do pływania dzięki błonom pławnym między palcami. Niedźwiedzie polarne mają czarną skórę, która pomaga im wchłaniać ciepło słoneczne, a ich sierść, choć wydaje się biała, jest w rzeczywistości przezroczysta i pusta w środku, co pomaga im w izolacji cieplnej.
Te majestatyczne zwierzęta są znane ze swojej wyjątkowej zdolności do wędrówki. Potrafią przemierzać duże odległości w poszukiwaniu pokarmu, a ich terytorium może obejmować nawet 350,0 km². Niedźwiedzie polarne żywią się głównie fokami, ale ich dieta może być różnorodna i obejmować ryby, ptaki morskie, a nawet padlinę wielorybów. Potrafią zjeść w ciągu jednego posiłku nawet do 45 kg mięsa. Ciekawostką jest fakt, że niedźwiedzie polarne potrafią wykryć fokę pod warstwą lodu o grubości 1 metra i z powodzeniem polować na nią dzięki swojemu doskonałemu węchowi. Niedźwiedzie polarne są gatunkiem zagrożonym, a jednym z głównych powodów jest topnienie lodów arktycznych spowodowane zmianami klimatycznymi. Zmniejsza się ich naturalne środowisko i dostęp do pokarmu. Samice niedźwiedzi polarnych rodzą zwykle od 1 do 3 młodych w specjalnie przygotowanych na ten cel legowiskach śnieżnych, gdzie mogą je chronić przed zimnem i drapieżnikami. Młode niedźwiedzie polarne są bardzo zależne od matki i pozostają z nią przez około 2-3 lata, ucząc się wszystkich niezbędnych umiejętności do samodzielnego życia w arktycznym środowisku. Niedźwiedzie polarne są uznawane za symbole Arktyki i są ważnym elementem kultury rdzennych mieszkańców tych terenów, którzy polują na nie w celach tradycyjnych i rytualnych. Żółw skórzasty, Dermochelys coriontha, jest największym gatunkiem żółwia morskiego na świecie. Dorosłe osobniki mogą osiągać nawet 2 metry długości i ważyć ponad 900 kg. Żółw skórzasty, Dermochelys coriontha, jest największym gatunkiem żółwia morskiego na świecie. Dorosłe osobniki mogą osiągać nawet 2 metry długości i ważyć ponad 900 kg. Inaczej niż większość gatunków żółwi, skórzasty nie posiada twardych płytek kostnych na grzbiecie. Jego nazwa wzięła się od charakterystycznej, gumowatej skóry, która pokrywa miękkie, elastyczne pancerze. Te żółwie są prawdziwymi mistrzami w pływaniu na długich dystansach. Potrafią pokonać tysiące kilometrów w poszukiwaniu pokarmu czy miejsca lęgowego. Zarejestrowano przypadek żółwia, który przepłynął ponad 20 tysięcy kilometrów z Indonezji do Oregonu w USA. Żółwie skórzaste potrafią zanurkować na głębokość ponad 1000 metrów w poszukiwaniu ulubionych przysmaków, meduz. To jedne z głębiej nurkujących gatunków żółwi na świecie. Dzięki specjalnej sieci naczyń krwionośnych, żółwie skórzaste potrafią utrzymać ciepło swojego ciała nawet w zimnych wodach oceanicznych. To pozwala im przetrwać w różnych warunkach i przemieszczać się między różnymi strefami klimatycznymi. Żółw skórzasty jest uznawany za gatunek zagrożony wyginięciem. Głównymi zagrożeniami dla tych zwierząt są zanieczyszczenie oceanów, utrata miejsc lęgowych oraz przypadkowe złapanie w sieci rybackie. W przeciwieństwie do innych gatunków żółwi, które są wszystkożerne lub roślinożerne, żółwie skórzaste żywią się głównie meduzami. To sprawia, że pełnią ważną rolę w ekosystemie morskim, kontrolując populację tych bezkręgowców. Żółwie skórzaste prowadzą samotniczy tryb życia i rzadko spotyka się je w grupach. Wyjątkiem są miejsca lęgowe, gdzie samice spotykają się, by złożyć jaja na plażach.